Zaczęło się nagrywać. Doskonale, tak piękny start. Nie, wyjdźmy stąd i pogadajmy z tym Starkey. No, jak możesz odrzucić taką propozycję? Tak, znaleźliśmy tego kretyna, więc oczywiście akceptujemy. Przeniesiemy nas teraz na tor. Gdzie naszym zadaniem jest po prostu wygranie nowego samochodu. Nie wiem, czy będę robił większość tych zadań samochodowych, czy nie. Muszę skupić się teraz na kampanii. By ukończyć po prostu ten projekt, a następnie zająć się innymi. Tutaj zobaczmy. Okay, zasuwamy. Ile tylko fabryka dała? Okej, teraz tędy. Troszkę kręci ta droga. Pojedziemy dołem. Pięknie. Moglibyśmy mu minę zostawić go nawet. Ach, nie ominąłem niestety. Tutaj też jedną. Ciekawe, na co się wpakuje. Nie, nie wpakało się niestety. Dalej, ile fabryka dała? Chcę mieć ten nowy wózek? Zdecydowanie. Okej, odsadziliśmy go już znacząco, więc... ile jeszcze? Jeszcze jedno okrążenie. Znowu to ominąłem niestety. Jest od nas już tak daleko, że nie powinien nas dogonić. A jeżeli nawet będzie próbować, to zajmie mu to chyba wieki, zwłaszcza, że chyba wpadł na minę. Pięknie, jedziemy sobie tędy. Korzystamy z dopalacza rozważnie, by się teraz nie wywalić i kończymy. Idealnie. I mamy nową zdobycz Monarcha. Trzeci rodzaj pojazdu. Nie wiem, czy będziemy go jakoś specjalnie ulepszać. Zobaczmy. Wiem, że już do końca gry zostało niedaleko. Nie mogę uwierzyć, że mnie pobiłeś. Musiałem zjeść coś nieświeżego. Ha! I kierowałem jak głupi. Cóż, oto kluczyki do auta. Znajdziesz je w swoim garażu, ale ja zdobędę nowe i wtedy wrócę. Tylko poczekaj. Okej, oczywiście. Dobra, mamy już w takim razie nowy samochód, ale ja bym chciał... Modyfikacje, części zamienne. Dawaj, zobaczmy, co możemy kupić i ile mamy tych wszystkich części zamiennych. I co mamy tutaj? Mamy amunicji, mamy sporo. Co to jest? Amunicja pulsacyjna. To by było całkiem ciekawe do kupienia, ale jeszcze może się chwileczkę wstrzymam. Tutaj niestety nie mamy nic, tu nie mamy nic do kupienia. Czy ta amunicja pulsacyjna? Wiecie co? To rozwala większość pojazdów. Więc powiedzmy, kupmy tego sporo. 60, pięknie. Jedź ostrożnie. To był niesamowity wyścig. I zasuwamy teraz do naszego zleceniodawcy, czyli burmistrza tego miasta, by przedstawił nam kolejne wytyczne na następne zadanie. Nie mam dla ciebie czasu. Zajmij się gadżeciarzami, albo ja zajmę się tobą. Okej, okay. Czyli jeżeli mamy już cena potęgi. Znajdź elektrownię na północy. Okej, okay, czyli musimy stąd wyjść po prostu. Wychodzi się... Tędy? Wyjdź na pustkowie. Ja chciałbym przez samo swoim samochodzikiem. Właśnie, może niekoniecznie pieszo. Monarcha, dostrojenie, opuść. Dobra, pustkowia. Po raz pierwszy wypuszczamy się na te pustkowia. Naszym nowym cackiem. I naszym zadaniem jest... Nasze zadanie nazywa się cena potęgi, czyli dojście do elektrowni. No i zapewne rozwalenie tej elektrowni również. Dobra, jaką mamy amunicję? Będę korzystał z tej amunicji pulsacyjnej raczej. Trzecią broń dział pulsacyjne posiadamy. Zobaczmy, jak to działa. Okej. Okay. Jakbym tylko trafiał. Okej. Okay. Już znacznie lepiej.
I zasuwamy. Wiem, że zostaje to zadanie, cena potęgi. Później są chyba jeszcze dwa zadanka i to jest koniec gry, niestety. Świetnie są te arty porobione w tle. Naprawdę ładnie to zrobili. Rozwalimy. Skubany dorwał mnie, no. Okej, chcecie się tak bawić? Proszę bardzo. Jeszcze jakiś? Ostry zakręt. I do widzenia. Pięknie są te wybuchy zrobione, nawet dzisiaj. Bardzo ładnie to wygląda. Coś do mnie naparza. Spadaj. I mamy elektrownię. Musimy pamiętam już, musimy przekierować energię, by miasto nie zostało od niej odcięte. Więc tak, wchodzimy tutaj. Oj, nie kupiłem amunicji do karabinku. No dobra, będzie w takim razie trzeba sobie poradzić z zwykłą amunicją. Okej, okay, dzień dobry. No go to zabijać jednym strzałem chyba. Okay, nice. Coś tu jeszcze mamy? Radyjko, obrzydliwą teksturę i więcej obrzydliwej tekstury. Nie wziąłem rakiet. W ogóle troszkę kiepawo, że się tak wyposażyłem. Nie spojrzałem w ogóle na mój ekwipunek. Może z tym trochę połazimy? Jaki mam amunicję tutaj? Pociski feltrytowe. Stalowe pociski będziemy używać. Są prawdopodobnie mocniejsze. Co za zdjęcie? Wygląda jak Chopin. Tu nie można wejść. Może jakieś fanty z tej strony? Tutaj coś? Nic. Dobra, no to w takim razie zasuwamy dalej. Powiem tak, jesteśmy już w miarę, możemy nawet powiedzieć, pod koniec gry. Niech zgadnę, kolejny gość od Redstone'a? Kusza. Pełty. Co mam tutaj na dół zejść? Zobaczmy, mogę to strzelić? Nie. Przejście tędy będzie zabójcze. Podkładka do pisania, małe przedmioty. No cóż, schodzimy w takim razie niżej. Mogę tutaj zejść, czy nie? Chyba nie mogę. Właśnie zastanawiam, czy tu można przejść w ogóle. Zróbmy F5, na wszelki wypadek. Chyba, że tak się właśnie załatwię. Też jeszcze zatnę. A, tędy się nie da przejść. No to od razu możemy wczytać w takim razie. Bo mnie blokuje. Okej. Coś słyszałem! Zacznijcie szukać! Wow, jak mi przywalił z shotgunca. Dobra, oni to sami wyłączyli. Wow. Tego się nie spodziewałem akurat, że sami to wyłączą. Ale okej. Okay. Karabinek sprawdza się średnio, jednak mimo wszystko postrzelamy sobie troszeczkę z niego. Można wejść na górę, można wejść na dół. Więc to jest jakby tak troszeczkę większy ten poziom będzie. Może bardziej rozłożony też architektonicznie. Marzenia. Bierzemy jednak to. Aha, i wydył. Uznaj to za ostrzeżenie. Odejdź, póki nie jest za późno. To ja decyduję, kto ma, a kto nie ma elektryczności. Negocjacji nie będzie. Nie wiesz, do kogo mówisz, Kmiotku. Więc ucisz się. Ja to będę teraz wydawać rozkazy. Pójdziemy sobie tędy. Albo nie. Choć nie. Tutaj możemy wejść. Kanister. Bierzemy.
I zadajcie pytania też, czemu nie wykonuję zadań pobocznych, bo są one średnie i raczej mało ciekawe. No, zawsze walam tutaj wątek jednak główny. Może też nie jest wybitnie ciekawy i interesujący, ale w tej grze chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę i o całkowitą tak naprawdę rozwałkę w starym, dobrym stylu. Stara szkoła ID, software, gier, na których się tak naprawdę wychowałem. Okay. Troszeczkę mnie to zaczyna martwić, jak mam tam przejść. Bo o ile za pierwszym razem, to oni to sami wyłączyli, było fajnie. Tak, teraz nie do końca się orientuję właśnie. Przewód nanotrytowy bierzemy i mogę coś tu zrobić. Nie mogę to zdetonować na przykład. Tak. Tylko efekt graficzny, więc co mam? O, tam są drzwi. Dobra. Zastanawiałem się właśnie, bo nie mogłem znaleźć przejścia. Save all mały. Właśnie przekroczyłeś granicę. Nie ma już odwrotu. To jest 2-3 magazynki wystarczą, żeby to położyć. Albo więcej. Albo połowa amunicji. Pięknie. Jeszcze jeden. Powiem wam, że walka z nimi jest kurde trudna. No, zobaczmy te feltrytowe pociski. Troszeczkę lepiej się sprawdzają, ale też nie jest to nic rewelacyjnego. Miejmy na chwilę strzelbę. I mamy feltryt, gruby śród. Oj, dużo rzeczy mamy. Szmaty. I coś jeszcze? Nie. Ale kolejna tam gryzarka się przydała. Zobaczmy jeszcze z tej strony, czy nic nie ma ciekawego. Nie, to po prostu drugie przejście. W takim razie suńmy dalej. Niczym wąż przez syczynę. Ragnar, co ty ćpałeś? Nic. Dobra. Jeszcze ktoś do mnie strzelał. To nie musi się tak skończyć. Wracaj do Redstone'a i powiedz mu, że zrywasz umowę. Idę. Bratan, wróć się. Naturalnie, jeśli zawrócisz, Redstone zabije cię pewnie równie szybko. Sądzę, że ja was pozabijam szybciej, ale możemy się kłócić. Działko, a raczej mechaniczny pająk. Nie wiedziałem, że oni tak potrafią. Zmienimy amunicję zwykłą. Dalej będziemy chodzić ze strzelbą. Czyli stara się nas przekonać, byśmy jednak odpuścili. Nie, ciekawe. Jeszcze weźmiemy sobie z niego elementy i zasuwam na górę. Save all?
Więc tak naprawdę Rage niedługo się skończy, moi drodzy. Planuję może jakąś inną serię z... Zobaczymy. Albo to będzie Total War, albo coś innego. W zależności na to, na co będę miał ochotę, wiecie? Ostatnio wolę nagrywać zdecydowanie produkcje, na które zdecydowanie mam ochotę grać. Pięknie. No to była trochę ryzykowna akcja, ale... Udało się to, Jesus! Jezu, wiedziałem, że tam będzie ten bydle, bo coś słyszałem, że się odpala. No, ale mi się to ładnie udało zrobić. Bierzemy snajperem. Żyjesz? Już nie. Dobra, doskonale. Wszystko tak ładnie, tak jak zaplanowałem. Wcale nie wpadłem w nich na pałę. Wszystko było dokładnie przemyślane. Nie mówicie inaczej. Bo wiecie, strzelbą przez łeb. No i wiecie, planuję sobie może jakąś nową serię z Total War'a. Tylko teraz dla odróżnienia nie będziemy nagrywać Medievala, ponieważ ten odmówił posłuszeństwa już całkowitego. Dobry. Odmówił całkowitego posłuszeństwa i nie da się go nagrywać aktualnie. Po prostu musiałbym zrobić format kompa. Coś się spieprzyło mi tak w plikach, że gra nie działa nawet na Steamie. Po prostu crashuje się co jakieś kilkanaście minut. Więc mi coś wyjdzie tutaj? A, wiedziałem. Ktoś jeszcze? Jesteś jeszcze. Umrzyj. Dziękuję. I myślałem właśnie nad nagraniem Roma 2, który się zrobił bardzo grywalną, bardzo fajną grą. Z niezbugowaną już kampanią, nie zauważyłem żadnych bugów też i glitchy odnośnie działania SI. Może nie są one genialne, ale na pewno lepsze od Medievala 2, więc to trzeba przyznać. I zaryzykowałem stwierdzenie, że Rome 2 stał się trzecim najlepszym Total War'em po prostu w historii, bo po tylu paczach, jakie mu zaaplikowano, zwłaszcza jeżeli się doinstaluje na przykład jeszcze moda Divine and Empire. Tylko na tyle stać Redstone'a? Nie grzeszysz inteligencją, co? Idź na górę i przetnij kable! Durny z ciebie, skurnie! Rozumiem już, dlaczego Redstone tak cię lubi. Zaraz zdechniesz. Okej, co mam zrobić? Co mam zrobić? Co mam zrobić? Co mam zrobić? Jasny kwit! Co za pierdolony burdel! Jak my naprawimy to cholerstwo? Co tu się dzieje? Ołów już nie działa? Redstone ma pewnie jeszcze z 10 takich. Ustawcie nowe pułapki! Hello! I'm back! O, nie da się mnie zabić. No, i jeżeli ktoś się w ogóle zastanawia jeszcze, czy kupować na przykład Roma 2 czy Attilę i ma na przykład takiego średnio mocnego kompa i chciałby pograć na wysokich detalach, to ja powiem wam z czystym sumieniem, będę polecać Roma 2. Jest naprawdę teraz świetna gra. Można by było spokojnie nagrać. Pobudka jest po południowej stronie, nie pozwólcie mu przejść dalej.
to troszkę za mocne było. Nie zauważyłem tego z boku, przede wszystkim ze strzelbą kolesia. I możecie napisać w komentarzach, jaką frakcję byście chcieli na przykład obejrzeć. No na pewno nie. Bo to by było w sumie ciekawa taka podpowiedź, na co mniej więcej nastawialibyście się. Prosiłbym was bardzo, byście tylko nie wybierali frakcji północnych nomadów. Bo one są wybitnie nieprzyjemne do gry. Przez to, że nie mają na przykład jednostek piechoty. Tak średnio bym chciał nawet nagrywać taką frakcję. Poza tym to znowu byłaby armia konna, coś podobnego do tego, co było już w przypadku Mongołów. A nagrywaliśmy już coś takiego, więc nie bardzo mi się opłaca próbować jeszcze raz wszystko nagrywać. Tylko wolałbym, żebyście wybrali jednak już coś innego. Pajączek. Zdychaj. Jeżeli będziecie mieć ochotę, możemy nagrać Rzym, jeżeli będziecie mieć ochotę, możemy nagrać Kartaginę, Galię, Icenów, co tam sobie tylko zażyczycie. Ale jednak prosimy, żeby tej frakcji nomadów to może niekoniecznie. Okej. Okay. Na wyższych poziomach trudności to raczej bym tak nie szalał w tej grze, bo ona jest wtedy dość trudna. Ponieważ na konsoli ona była... O, defibrylator naładowany, świetnie. Tak jak mówię sobie fanty. No i w zasadzie zatoczyłem koło, czyli tak czy siak muszę iść tędy. Zrobię sobie save'a. Co przede wszystkim przyciąga teraz do Roma 2? No, otoczka ta starożytności. A czemu na przykład mówię, że Rom 2, a nie Attila? To możecie jeszcze zapytać wcześniej, zanim zacznę wymieniać zalety. Przede wszystkim dlatego, że Attila mi kiepsko działa. I nie mam pojęcia, jak będzie działać też Warhammer Total War, bo boję się, że na moim komputerze już efekt wcale może nie być taki cudowny, jakbym chciał. I może to po prostu wyglądać na tyle słabo, że będę zmuszony grać w najniższych ustawieniach na małych jednostkach. Co, powiem wam, średnio mi się podoba taki pomysł. Bo ja jednak lubię cieszyć oko. I zobaczymy, czy będziemy nagrywać Warhammera. On tam jest! Suka! On tu jest! Miałeś rację. To jest suka bliacz, a nie tak suka bliacz. Dobrze słyszałem. Pójdziemy sobie do niego na brutalnie, bo po prostu wejdziemy. Pięknie. Uwielbiam po prostu strzelać z tej strzelby. Genialne. W ogóle. Shotguny we wszystkich grach EA miały nieprawdopodobnego kopa i olbrzymi taki, wiecie, fan płynący z używania tej broni. Jedną grą, która by tak wyprzedzała przyjemność korzystania z shotguna, to był chyba tylko Soldier of Fortune. Zamknijcie to i włączcie dekapitator! Jak mam... Wow, bossa mamy, fajnie. Ja bym chciał z ciebie wyrzucić. Ty zginąłeś. Wow. On tam jest! Atakuje nas! Wyślemy twój łeb w kukle na adres Redstone'a. O, nawet mi się udało, że mnie nie zabili. Ha, ha! Pięknie. A tego kolesia po prostu zabiłeś migiełkę. Okej, okay, to mi się udało na farcie. No i to jest główna przyczyna, dlaczego na przykład nie będę nagrywać Attili za bardzo. Może kiedyś wymieni komputer, nie wiem, ale naprawdę nie chcę tego robić teraz w przeciągu, powiedzmy, nawet kilkunastu lat. Kilkunastu lat może trochę przesadziłem, ale już na pewno nie chcę tego nagrywać, nie chcę tego wymieniać komputer, bo jest mi to niepotrzebne. Mój komputer działa dobrze, a ja wymieniam komputer zazwyczaj wtedy, gdy przestają funkcjonować. Albo
gdy już coś się w nim popsuje, no to przestanie funkcjonować. Dobra, samo przez się, rozumiecie. Trzymały skurczybyk. Jakbyś trafił w niego w odległości metra, byłoby zabawny. Chowamy się troszeczkę. Poznajemy z fanty z tych wszystkich pajaców. Czy tutaj coś jest może? Nie. W zasadzie ten poziom nawet odnóg za bardzo nie ma, więc poruszanie się po nim jest dość proste. I ROM po prostu dwójka działa bardzo ładnie u mnie na komputerze. Do tego tak skłaniam się ku nagrywaniu właśnie tej części. A gdy poprawili już praktycznie większość błędów związanych z inteligencją, i przede wszystkim optymalizacją, to gra się w niego niezwykle przyjemnie. Mamy wyjście. Ale ja nie chcę do wyjścia. My mamy znaleźć coś tutaj przecież. Weźmy to. Kanister. Ja cały czas zapominam o tych moich przedmiotach, wiecie? O używaniu na przykład apteczek i tak dalej. Nie jestem przyzwyczajony do ekwipunku w grach ID. On musi gdzieś tu być. Dlatego też interesuje mnie troszeczkę, jak będzie wyglądać nowy Doom. Ponieważ tam wprowadzali coś dziwnego. Ja się stąd zabieram na razie, bo mnie tam będzie mocno kiereszować. Gdybym ci tak na przykład... O właśnie. O to chodziło. Gdzieś tam latał. Dzień dobry. Pięknie, aż mi zabryskał. Jeszcze jeden. I dajemy. Pięknie. Czy wszystko muszę robić sam? Więc zaprzeć ten wódz. Słuchajcie, to byłoby zabawne, gdyby mnie położyli, bo sami by najprawdopodobniej zginęli od mojego defibrylatora. Jeszcze jeden. No, dawaj, dawaj. Pięknie. I powiem wam, że bardzo chętnie po prostu teraz nagrać coś innego niż Medieval. Sejwol. Czy są z drugiej strony? No to biegniemy w tą stronę. Ten Peter mnie trafił! Podziemne miasto miało być moje! Myślę, że bez problemu go pokonamy, będziemy apteczki spamować. O właśnie. I co teraz? Uruchamiamy. Pięknie. Achievement. To jest chyba skrót już. Do wyjścia. Hej, ty! Zasilanie jest przekierowane, ale ma tak być. Napraw ten panel kontrolny i pomóż naszym. Daj tym draniom skosztować własnego gówna. Okej. Dziwne teksty mają. Dobra, zasilanie jest już przekierowane w takim razie. I widzę, że rozgorzała walka. Pięknie. Dobra, zróbmy sobie save'a. Nie jedziesz stąd!
Będzie bolało. A, bo ja mogę kontrolować to teraz, zajebiście. Jeszcze raz. No i nice. Kto tam jeszcze zostaje? Ten się teraz spajczy też. Zaraz to otworzymy. Kto tu? Co to było znaleźć? On tam jest zimnego. Teraz tutaj. Odpalimy śmigielki. O Jezus. Co tu się dzieje? Brawo! Brawo ty! Genialne to jest. Spalimy znowu. Maria, idioci. Idź zobaczyć się z Redstone'em. Na pewno chętnie cię wysłucha. No i zajebiście. Czyli wychodzimy już z tego środka. A następnie zasuwamy do miasta, gdzie powiemy o wszystkim Redstone'owi, że zadanie tak naprawdę zostało wykonane i będziemy mogli wyjść stąd jakoś. Na przykład którędyś? Zejść tutaj? Nie. Okej, okay. Nie bardzo wiem gdzie. Może znowu coś pominąłem. Wyjdź na pustkowia, dziękuję. Właśnie o to chodziło. Myślę, że pojedziemy jeszcze do Redstone'a, żeby oddać zadanko. I zasuwamy. Ciekawe, czy znowu bandyci się pojawią, czy już nie? No oczywiście, że tak. Aż 7. Wiecie co, ja nie będę z nimi walczyć, tylko po prostu chyba się przebiję przez nich. Rakiety mniejsze obrażenia. Oj, źle. Coś we mnie leci. Dobra, uda się uciec. I do miasteczka. Tu już nie podjedziecie, co? Rajerzy. Wpadłem ostatkiem sił po prostu do miasta. Przykład tu nie ma destrukcji otoczenia, że może przebić przez jakieś te struktury, które są. No. Porobione, jakiś odpadów i tak dalej. Naprawimy ci na pewno. Tak. Opuść. Idziemy do miasta. No i pogadamy z tym Redstone'em. Ej, słuchaj. W mieście są patrole władzy. Na razie nie wiedzą, jak wyglądasz. Więc nie wzbudzaj podejrzeń, bo wezmą cię na przesłuchanie. Zamelduj się u kapitana Marszala. Jak najszybciej. Zobacz się z ruchem oporu w bazie Marszala. A gdybym poszedł do Redstone'a na górę. Zobaczmy, najpierw pójdziemy do Redstone'a. Lepiej uważaj, są tam egzekutorzy. Podejdź! No okej, okay. A gdzie jest Marszał w takim razie? Cholerna władza mówi nam, gdzie możemy wchodzić, a gdzie nie. Wkurza mnie. Interesujące, znowu będę szukać. Hej. Pieprzona władza! To, że w mieście zjawili się egzekutorzy, nie oznacza końca rządów Redstone'a. A co oznacza? Gdzie jest w takim razie teraz ten koleś, do którego mam się udać? Tutaj? Nope.
Nie, tam się szło do gadżeciarzy. A właśnie, co ty masz do kupienia teraz? Mam w ofercie coś specjalnego. Bandaże. Czemu nie? Można dokupić troszeczkę? Moja oferta specjalna często się zmienia. Zajrzyj tu kiedyś. Okej, okay. Zapamiętam to sobie. Czy dasz temu wiarę? Czemu? Jonas Supply. O, tu proszę jest. Podziemne miasto nie jest jedynym miejscem w potrzebie. Po całych pustkowiach są rozsiani ludzie walczący o przetrwanie i szukający kogoś, w kogo mogliby wierzyć. Niesamowite. Ach, wzruszyłem się. Hej, czego ci trzeba? Na pewno nie tych badziewi. Tego też nie. Amunicja, zdecydowanie. Rakieta samonaprowadzająca, to jest do samochodu. Potrzebujemy rakiety zwykłe i to powiedzmy tak naprawdę sporo ich, z 50. Tego nie potrzebuję. Choć może na wszelki wypadek z 5 takich rakiet, albo jeszcze troszeczkę, na wszelki wypadek, wiecie. To jest mi niepotrzebne, to też mi jest niepotrzebne. Zobaczmy, do czego mamy mało amunicji. No bo i snajperskich w sumie mamy niewiele. Można troszkę podkupić. Gruby śród, mamy go dużo. Rakiety nie, amunicja do minigana, naboje pulsacyjne. Le. Nie będzie ciekawego w takim razie. I może zwykła amunicja jeszcze plus jeden magazynek amunicji snajperskiej. Sprzedaj przedmioty przy okazji też. Więc mamy tego od cholery. Tak. To. Graty, feltry, kanistry. Figurka Blacka. To sobie zostawimy. Mam jeszcze 6 i mamy znowu 700 w naszym portfelu. Więc co byśmy jeszcze sobie tutaj kupili dalej? Amunicja pulsacyjna. Czy ja coś mogę jeszcze oprócz amunicji? Składniki. Schematy, co ciekawego, jakieś ulepszenia na stałe by się przydały w sumie. Dobra, na razie nie będziemy wydawać całej kasy. I ja bym, moi drodzy, czy to jest tablica ogłoszeń? Nie. Bo wy mówiliście, że gdzieś tutaj jest tablica ogłoszeń, ale za cholerę nigdy nie mogę jej znaleźć. Okej, okay, tam w takim razie są egzekutorzy, nie pójdziemy, więc to piętro już odpada. Tam też w zasadzie nie musimy iść, bo tutaj nic nie ma. Już wykonaliśmy to zadanko. Dalej. Możemy wejść do baru, ale. Hej. W barze w sumie jeszcze nie szukaliśmy. Niezły wymiatacz z ciebie, przyjacielu, zaiste. Zabijaj ich dalej, a ja ci będę płacił. Tak trzymaj. Nie, pięknie, troszeczkę certyfikatów dostaliśmy. Dolary. I w zasadzie, no tutaj to by było też tyle. Tam byłem. Powstrzymałeś mutantów i dzięki tobie miasto jest bezpieczniejsze. Okej. Okay. Wiecie co, ja tutaj skończę odcinek i... A, tu jest oferty pracy. Nakaz eksmisji, pomoc poszukiwana. Ach, wolę główny wątek, nie chcę się tym zajmować. Dobra, ludziska, w takim razie tutaj podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejpa!